Oj, wiele razy już Wam mówiłem, że motoryzacja ma różne smaki. I warto degustować. No, więc pytanko. Czy jedliście kiedyś sushi, popijając herbatą? Ryż z rybą i dajmy na to jakiś Earl Grey. Ja tutaj osobiście czuję też nutkę ziemniaka. Bo przewinie się tutaj też krótko motyw poloneza. Big Ben, Książę Harry oraz JDM. No, rowera jeszcze na moim kanale nie było. Dziś będzie prezentacja oraz próba autostradowa. To jest dopiero ciekawy miks oraz ciekawy smak. Rower 45, rocznik 2000 na dwozie sedan. I co? Jak po pierwszym kęsie? Honda Civic. Tylko taka wyspiarska, angielski klimat. Chociaż, kurczę, przecież Japonia to też wyspy. O kurczę, proszę bardzo, jaki piękny emblemacik, jak pięknie będzie on się prezentował na miniaturze. No więc Rover 4.5 to faktycznie Honda Civic 6. generacji w wersji liftback, akurat w tym przypadku przerobiona na sedana. Bo wiecie, jeśli chodzi o Honda Civic 6. generacji w wersji hatchback 3-drzwiowej, no to była zupełnie inna. Wersja sedan nawet też była zupełnie inna. To jest Honda Civic Liftback z plecaczkiem. Że jest to Honda Civic Liftback, no to widać po prostu od razu po drzwiach, czy też po tej linii okien, takiej charakterystycznej jak na Hondę. W ogóle Honda Civic 6. generacji była ciekawą Hondą, jeśli chodzi o liftbacka. Była zupełnie inna niż 3-drzwiowa, czy też sedan. Ogólnie takie drzwi z Rovera 45 możemy plug and play przełożyć sobie do Hondy Civic 6. generacji w wersji liftback 5-drzwiowej. Z tym, że oczywiście będziemy mieli inne lusterka. Tutaj są mniej więcej, no takie charakterystyczne, rowerowskie. Tak jak w Roverze 75, inne też mamy klameczki. Klasyczny styl. Ciekawe, że te listwy z boku są z takiego normalnego czarnego plastiku. Chyba nawet tak jak właśnie w Hondzie Civic. Ale listwy na zderzakach, czy to z przodu, czy to z tyłu, no już są chromowane. Proszę, jakie kardaszjańskie dupsko, ale to jest właśnie bardzo charakterystyczne. No, ciekawe on ma proporcje, szczególnie gdy się patrzy na niego z perspektywy właśnie Civica 6. generacji 5-drzwiowego liftbacka. Ogólnie, Rover 45 też występował w nadwoziu Liwy, wtedy już w ogóle wyglądał jak Honda Civic. Tutaj mamy wersję elegancką. Chyba bardziej praktyczną, no bo troszeczkę większy ten bagażnik, chociaż liftback jest fajnie się otwiera, po prostu klapa z tyłu. Możemy wozić do wesel takim samochodem przykładowo, no bo przecież elegancja, sedan. Proszę, naklejka Petrolhead No. 1, bardzo słusznie pozdrawiamy tutaj właściciela. Też mamy tutaj wiele różnych takich małych smaczków i detali. Zobaczcie, tutaj też emblemat Rovera przykładowo po dwóch stronach. Kurczę, ten tył, no muszę to powiedzieć, wygląda troszeczkę jakby był doklejony. Troszkę mi się on też kojarzy z Lancią Librą, także mamy tutaj też wyczuwalny smak pizzy troszeczkę. Te lampy są takie trochę librowskie. Po środku jest tutaj taka wnęka w klapie, proszę bardzo. I w niej jest zamocowana rejestracja, jest ona czarna, czarny plastik, ale chromowana obwódka. No i emblemacik 45. Ogólnie Rover 45 jest następcą Rovera 400. Ciężko tutaj mówić w zasadzie, że jest to tak następca. Jest to po prostu auto po lifcie, taka 400 po lifcie, no i zmieniła się nazwa. Też mielibyśmy trochę inny przód, ale ten przód, że ja tak ominęłem, powinienem najpierw w ogóle omówić ten przód, co tutaj się z przodu dzieje. W Roverze 400 po prostu lampy były takie jednolite i ogólnie w Roverze 45 to jest przedlift, ale po lifcie z powrotem te lampy się tutaj połączyły. Ja wiem, to jest troszeczkę skomplikowane. Skomplikowane jest też to, co w głowie mieli tutaj projektanci, żeby po prostu aż tak grubo przekształcić Civica. Proszę bardzo. Patrzymy tak. Civic. Rover. Przód jest totalnie inny, taki bardziej klasyczny, przynajmniej tak miało to wyglądać, szczególnie ten grill, no to jest po prostu, no patrzcie, jakby ten grill wstawić do jakiegoś auta z lat 70. też by on pasował, a tutaj przecież mamy do czynienia z nowoczesnym samochodem, ma tylko 23 lata i taki front, ale grill jest prawdziwym wlotem, prawdziwy wlot znajdziemy też tutaj w zderzaku, tutaj takie, no ordynarne troszeczkę zaślepeczki na halogeny. Jest to wersja
Charman, czy jakoś tak, od Szarmanski. Felgi 15-calowe, rowerowskie, oryginalne. Rozmiar opon 195x55, przód, tył. Wiadomo, jest to przód napęd. No i co, może zajrzymy sobie do bagażnika. Cyk, jak w Hondzie. Ale tutaj, później wam pokażę, te welury, to jest Lancia. Bagażnik otwiera się tutaj z kluczyka albo ze środka. No nie mamy tutaj jakiegoś takiego przycisku. Odskakuje on na takich jakby sprężynach, siłownikach. I co? Bagaż jest bardzo duży w tym aucie. Wprawdzie ma tutaj kilka takich nieregularnych kształtów, ale jest po prostu olbrzymi. Do cholery, nawet jak na dzisiejsze standardy jest on duży. Ogólnie jest to przecież auto z segmentu C+, można byłoby to tak ująć. Wygłuszenia nie ma, ale kto będzie podróżował w bagażniku? To nie BMW, proszę państwa. Zajrzyjmy jeszcze pod spód. Jest tutaj koło zapasowe. Zobaczmy rozmiar. No jest to dojazdóweczka, 125 szerokość, ale jest. Zobaczcie w ogóle, jak ten egzemplarz wygląda, jak on się uchował. Ma 111 tysięcy kilometrów przebiegu i chyba nawet to jest prawdziwy przebieg. Są tutaj książeczki. No i co, zobaczmy sobie do tyłu. Bardzo ładnie, delikatnie, taki japoński trochę dźwięk. Więcej trebli, a mniej basu. Lekko mechaniczny, no i środek. Boczki drzwiowe, proszę. Drewno, to jest duma. Chociaż plastik akurat tu jest twardy, taka ciekawa też fakturka jest, miła w dotyku nawet. Tu jest twardo. Tutaj alkantara taka i z tego co wiem, powinien być tutaj welur taki jak tu, ale po prostu te boczki drzwiowe w rowerach się odklejały niestety. No i tutaj w tym egzemplarzu zostały one obszyte na nowo przez któregoś z poprzednich właścicieli. Aluminiowa listewka, jak wchodzimy, premium i welurki. No to tutaj, no to po prostu mamy, proszę państwa, Lancię według mnie. Był to taki też, w sumie, nie wiem, konkurent dla Lancii Libry. Chociaż Lancia potrafiła mieć swoje fochy. Właściciel też ma w ogóle Lancię Cappę. A tutaj w zasadzie, jeśli to Honda, nie powinno być przygód raczej, chociaż silnik jest rowerowski. No nie, niestety nie ma tutaj opcji, bym się sam za sobą zmieścił, ale mój wzrost nie jest niestety normalny. No kurczę, rocznik Czarnobyla, kiedyś to było. Fotel wyregulowany jest pode mnie, 198 cm wzrostu. Jest on ogólnie na maksa już odsunięty do tyłu i obniżony, inaczej bym się tutaj raczej nie zmieścił. No ale nic, no kiedyś auto były mniejsze. Tutaj też nawiązanie do brytyjskiej motoryzacji, właściwie do Rollsa. Takie, widzicie, tutaj są, o, poprowadzone LEDy. Boczki się odklejały w rowerach, podsufitki również. No ale właściciel tutaj zrobił sobie taki jakby system LEDowy i są to takie jakby mini projektorki, że w nocy, teraz tego nie będzie widać, możemy je odpalić i jakiś taki, robią one efekt jakby opadającego światła, taki jakby kolorowy deszcz. Żartuję, przecież to są szpilki, po prostu, żeby ta podsufitka nie opadała, no. No już mnie troszkę znacie i powinniście wiedzieć, że lubię sobie trochę pożartować. Tutaj proszę, takie kieszonki, skórka, tutaj kieptacka. Więcej feature'ów generalnie tutaj z tyłu nie ma. Perspektywa na przestrzeń pasażerską z przodu. No jest, tutaj jest drewna dużo. Jest, trochę premium. Nie no, wiecie, jak na lata 90. no to naprawdę grubas. Jest ok. Tutaj w ogóle mamy też taki punkt, to jest chyba aluminiowe, taka główka śruby trochę spiłowanej. O, tak się z tego korzysta. Szyby tutaj widzę chyba wszystkie oryginalne, normalnie rower. Ta również, no i szyby też są jakieś chyba takie atermiczne lub coś takiego, lekko zielonkawe. Znowu listwa, dumnie rower, fotele. Wyglądają troszkę jak w BMW. W BMW są tutaj takie, jakby taki rodzaj regulacji. Do przodu, do tyłu, góra, dół. Tutaj oparcie. I w tym miejscu jeszcze jest taka korbka. Tutaj fani prawdziwej, analogowej motoryzacji będą zachwyceni. Tym się reguluje podparcie lędźwiowe. Przynajmniej tak wyczułem wcześniej, jak sobie regulowałem fotel. No i boczek drzwiowy z przodu. O, tutaj już jest... Nie no, twardo. Całe boczki drzwiowe są tutaj twarde. Kieszonka.
No jest twardo. Tak chądziarsko trochę. Z drugiej strony jest to niezły kontrast, jak mamy tutaj twarde plastiki, ale takie drewniane wstaweczki. W Hondzie Civic ich nie było po boku, ani tutaj na dole, na konsoli centralnej. W Hondzie Civic mieliśmy drewno tylko na desce rozdzielczej. Deska rozdzielcza w ogóle chyba też jest plug and play z Hondy. Okej, wejdziemy. Jeszcze na próbę autostradą muszę skoczyć, a o 13 ma padać, czy tam o 12. Perspektywa z oczu kierowcy. Widoczność jest bardzo dobra. Ja raz w życiu jechałem nie rowerem 4-5, bo to dzisiaj to jest mój pierwszy raz w ogóle z rowerem. Kiedyś jechałem taką Hondą właśnie liftbackiem i bardzo mi się ta deska rozdzielcza jakoś wtedy podobała, nie wiem. Była to taksówka, siedziałem z tyłu, zobaczyłem to, myślę, no ja pierniczę. Kto to miał taki pomysł, żeby w Hondzie Civic zrobić coś takiego? To też jest bardzo ciekawe, niespotykane wręcz jak na Hondy. Czy wiecie, może w legendzie jakimś, ale w Civicu, no to... Pamiętam w tej taksówce bardzo tak pachniało potem. Potem powinno śmierdzić czy pachnieć? W sumie to zależy, co kto lubi. Deska rozdzielcza JDM. Proszę, tutaj airbag, tutaj drugi, kierownica trójramienna. Wieniec jest... takiej średniej grubości, jak na tamte lata to taki nawet gruby można powiedzieć. Lekkie takie tutaj bicepsiki, chociaż ja bym w ogóle tutaj je zlikwidował, jeśli chodzi o rowera i przecież te drewniane wstawki byłoby to bardziej spójne. No i ten znaczek, to jest, przecież, no pięknie on wygląda w ogóle, zacznijmy od tego. Kierownica jest multifunkcyjna. Klaksonik, sterowanie radiem, skromne, bo skromne, ale jest głośność, no i tutaj zmiana stacji. Jest multifunkcja, może odpalimy sobie, jak to wszystko się podświetli. Ojejku, ale tutaj sobie ustawiłem nagrzanie. Auto nas przywitało tutaj napisem Rover. Proszę, radio też jest oryginalne, więc to wszystko ze sobą pięknie działa. W ogóle, że w takim stanie ten samochód się zachował, klimatyzacja też tutaj normalnie działa. To słychać po pracy się nie słyszę, jak się załącza. Klimatyzacja wprawdzie jest manualna, ale jest! Jest to istotna sprawa przecież. Taki drewniany, tak jak widzicie tutaj, proszę, delikatnie, z gracją. Kieptaca. Ile warek, skrzyni biegów, skrzynia pięciobiegowa, manualna, skórka, też tutaj drewienko. Skrzynia w ogóle w tym samochodzie chodzi naprawdę ładnie, mięciutko wchodzą te biegi. Nie wiem, czy ona jest japońska, ale fajnie chodzi. Tutaj jest cienko. Tutaj u góry grubo, elementarzowo, taki prawdziwy, prawilny gałęziarz. I podłokietnik, skórka, jest miękki, nie jest regulowany, tutaj jeszcze mamy schowek, ale jest on troszeczkę za nisko jak dla mnie, ale tak jak mówiłem, mój wzrost nie jest normalny, no tak tutaj się mieszczę. Fotel jest przesunięty już na maksa do tyłu, na maksa obniżony, no i to jest po prostu już top. Kierownica jest regulowana, zaraz zobaczmy. W ilu płaszczyznach? W jednej płaszczyźnie do góry i w dół. Też już jest na maksa do góry. Ja osobiście bym chciał ją sobie tutaj troszeczkę wyciągnąć, bo to jest maks, jak tak wyprostuję rękę. To tak mniej więcej będę przejeżdżał dzisiaj przez przejście graniczne w Kołbaskowie. O, jeszcze się wyprostuję, żeby się nie zatrzymano mnie do kontroli, to tak. Deska rozdzielcza jest, no tutaj miękko. Tutaj też jest nawiew, możemy sobie go włączyć, znaczy aktywować albo dezaktywować. Schowek. Miękko wykończone, wszystkie te książeczki jakieś. Ciekawe, jest tutaj trochę twardych plastików, ale z drugiej strony sporo drewna, prestiżowo, ale surowo. W rowerze 400, czyli poprzednim, liczniki były w ogóle chyba z Hondy Civic też plug and play, identyczne. No tutaj mamy inne czcionki trochę. Podświetlenie jest takie bursztynowe a la BMW trochę jakby. Ole, prędkościomierz 240 wyskalowany. Naprawdę ostro to wygląda akurat. Gasimy, zajrzymy jeszcze pod maskę. No, nie było ciężko. Wolnoscące 16-zaworowe 1.6 serii K. 109 koni mechanicznych, 138 Nm. I tutaj jest ten posmak ziemniaka. Bo wychodziły przecież Polonezy też z silnikami rowerowskimi, właśnie z serii K, tylko 1.4. Właściwie jest to mega podobny silnik. Tylko w Poldeuszu, tak jak wspomniałem, było 1.4, 103 konne, no tutaj 109. Myślę, że ten silnik do Poloneza podszedłby normalnie... plug and play.
tak jak tutaj z rowera drzwi do Hondy Civic. Jest to naprawdę gruby miks. 109 koni mechanicznych, wolno ssąca jednostka, ale muszę przyznać, że ten wóz napędza się tak całkiem żwawo, jak nim dzisiaj jechałem. No później skoczymy sobie na próbę autostradową. Auto ma ponad 4,5 metra długości, waży 1100 kg, bardzo mało. I pewnie też dzięki temu pierwszą setkę osiąga w 10,3 sekundy. No nie wiem, zobaczymy, czy dzisiaj sobie sprawdzimy przyspieszenie. Najwyżej wam wrzucę, albo nie, jest mokro. A prędkość maksymalna to 190 km na godzinę. Zużycie paliwa też jest całkiem niezłe. Miasto zależy od korków. Od 8 do 9 litrów. Trasa 120-130 km na godzinę to 6,5 litra. Także jeśli będziemy jechać sobie krajóweczką, dajmy na to, takie 90-100 km na godzinę, no to myślę, że nawet tutaj można byłoby zejść poniżej 6 litrów na 100 km. Oszczędny skubaniec, ale dzisiaj oszczędnie nie będzie, bo właśnie w tej chwili przenosimy się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Sprawdzimy sobie, do jakiej prędkości uda mi się ten samochód rozbujać. Oj, lubię takie próby autostradowe jak cholera. Wiem, że wy też. Pakuję się do środka. Widzimy się na Kołbasie. Słuchajcie, normalnie dla was kręcę tutaj wstęp na parkingu przed granicą, ale dzisiaj, no niestety, rozpoczniemy sobie nagranie dopiero już na niemieckiej autostradzie po rękawie, choć straszny tutaj korek jest na początku. No i dobra, jesteśmy już za rękawem i będziemy powoli tutaj. Dobra. Niemiecka strona, odcinek bez ograniczeń prędkości. I DSG! Wyczułem tutaj lekkie takie drgaweczki, jakby czkaweczka. Ale przy niższych obrotach, przy wyższych jest ok. Dobra. Dajmy sobie na piątkę. Kurczę pieczony. Jakieś tutaj błędy wyskoczyły i alternator. Chyba alternator. A nie, błąd znikł. Także jest wszystko ok. Błąd ABS-u się zapalił. SRS. Są tutaj poduszki powietrzne boczne. I po prostu musiałbym poruszać troszeczkę kabelkiem od spodu, żeby zniknął ten błąd, odpalić auto po prostu od nowa. Ale już nie będę teraz grzebał. O! Błąd ABS-u też znikł. Wszystko jest już ok. Także możemy jechać. Magia. 183 km na godzinę było. Nie wiem, czy 100-200 będziemy sobie mierzyć. Na razie taka przelotowa może, co, 160, tutaj muszę jeszcze coś powiedzieć, co, rower 45 oparty jest, rzecz jasna, na płycie podłogowej Hondy Civic i zawieszenie jest tutaj z Hondy Civic, hamulce są tutaj z Hondy Civic, ewentualnie można byłoby tutaj sprawdzić, czy sprężyny i amortyzatory są dokładnie takie same jak w Civicu. Pewnie by pasowały, ale może w rowerze są one bardziej miękkie. Lekkie bujanko tutaj czujemy, ale też takie bez przesady. Nie jest. Nie jest to z pewnością taczka. A powiem wam, aż ciężko mi się skupić. Bardzo, bardzo mnie zaciekawiły te błędy ABS-u i ładowania. No ale tak powoli chyba będziemy mogli się bujać. Dzisiaj wiatr mamy boczny. Kurde, rowerem sobie jedziemy. Jak królowie. Jak trzech króli. O, zaraz będzie święto trzech króli. Dobra, wiecie co? Poczekamy sobie na odcinek specjalny. Zbadamy sobie prędkości obrotowe. Nie chcę, żeby tutaj mnie rower jakoś zaskoczył. Ostatnio z Corsą musiałem wracać. Tak troszeczkę wolniej niż normalnie, ale wróciła Corsina. Dobra, to 140 km na godzinę, ale silnik to się do 7000 obrotów sprawiedliwie się kręci. 140, no to mamy 4000 obrotów jakoś.
3991 120. O, tutaj zwolniło, ale bujnęło oplisko. Trzeba uważać, żeby Opel się nie zepsuł. A tak, tutaj ktoś buja go. To 120. Będzie tu 3401 obrotów. I za ciężarową zmierzymy sobie 100 km na godzinę. Na spokojnie, spokojnie. Zawsze możemy zawrócić i ruch będzie mniejszy w stronę Polski, myślę. O, proszę, jaka perspektywa. 100 km na godzinę. 2872. Soundcheck'u sobie dzisiaj nie zrobiliśmy, ale w zasadzie jest to normalny tutaj. Mamy tutaj normalny dźwięk silnika. Czterocylindrowa, wolnosącąca benzyna. Ogólnie czuję się, jakbym jechał Hondą jakąś. Najciszej na świecie może tutaj nie jest. Ale tak auto sprawia wrażenie, gdyby nie te błędy, sprawia wrażenie takiego naprawdę sprawiedliwego. A może te błędy zawsze też element zaskoczenia. A dawno ten rower może nie jechał z taką prędkością. Może się troszeczkę zdziwił. Chłop się zdziwił. To wspinamy się. Odcinek specjalny się zaczyna. Przed nami Audica A4 1.9 TDI. No, jechała tutaj dość rozpędzona taka. Ale chyba my możemy być szybsi. 1.9 TDI, srebrne TDI. Co ty, Audice? Ciapniemy chyba rowerem. Zobaczymy. Ale naprawdę zdrowy egzemplarz. Już to czuję, że powinniśmy pojechać więcej niż 190 km na godzinę. No i patrzcie, nie zjedzie Audica. Abyśmy ją tutaj chętnie ciapnęli. Nie, w drugą stronę VMAX chyba osiągniemy. 186 było luzaczkiem. Naprawdę luzaczkiem. Drugi zjazd za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmyln. Pierwszy raz w roku 2024 tutaj jestem. A szyby jak się tutaj ciekawie otwiera. Ogólnie szyby w tym samochodzie otwiera się z tego panelu po środku przy drzwini ręcznego. I tutaj na miejscu kierowcy, jakby tutaj się wydawało, że powinien być do otwierania i zamykania szyby przycisk. Nie, tutaj jest po prostu on-off, żeby z tyłu zablokować otwieranie szyb. A kierowca ma tutaj taki pstryczek elektryczek. No dajesz, kaseria. Kaserias kick in, yo! Nie fałtek, tylko kaserias. Dobra, co? I dzida. No i teraz błędów nie wyrzuca, no. Się kapnął rower, kto go prowadzi. I o co tutaj w zasadzie chodzi w tej jeździe? Dźwięk tego silnika jest podobny tak jak w Peugeotie. 1.4 albo 1.6 w 206 na przykład. Przykładowo, takie starsze 1.6, 1.4. Bardzo podobny dźwięk miały. Jestem do 5000 obrotów. Powyżej, no to już troszeczkę inny. Chociaż... O, teraz jest decha. Panie drogi, ale ładnie buja się ten samochód. Ja pierniczę. Bardzo tak dzisiejszo nawet. Dzisiejszo. Dobra, tutaj nie cisnę do dechy. W czwóreczce. Wiecie, auto też ma swoje lata, a te błędy, no to takie... Nie, ja nie lubię tak, jak mi tam się coś świeci. Panie, tutaj 100-200 chyba będzie można mierzyć, ale zobaczymy. My się skupimy dziś na prędkości maksymalnej. Proszę bardzo. No, tutaj lekko uszczeleczkę słychać, ale wiecie.
Uszczelka to jeszcze nie otwierające się drzwi. Spokojnie. I tu na przetrzymanie takie. Dobra, i teraz jest decha. Pod górę ciągle. I teraz się wyrównuje. Proszę, proszę, proszę. Proszę. I teraz jest równo, a ten samochód jeszcze tak troszeczkę by przyspieszał, ale tutaj się boję, bo nie wiem, co się dzieje. Dobra, nie ma ograniczenia. Zrobimy sobie chyba tutaj takie wyższe przetrzymanie, tak zwane wyższe przetrzymanie. To jest nowe pojęcie. Ogólnie mam wrażenie, że jest mu mega wesoło. Ale on się wkręca, skubaniec. Dobra, i tutaj w cieniu aerodynamicznym. O, i bus jedzie. Mógłby wolniej jechać, byśmy jeszcze w cieniu pocisnęli. Nie, nie mogę, bo zaraz ograniczenie. Ale i tak mimo wszystko, ja pierniczę. Trzeba przyznać, pięknie sobie maszyna poradziła. Mój pierwszy raz z rowerem. Myślę, że będę wspominał bardzo dobrze. Chociaż tak na początku był taki moment zawahania troszeczkę na odcinku do pierwszego wiaduktu, ale już jest ok. No i co, mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta cała prezentacja z próbą autostradową, ten cały pakiecik wam się niesamowicie podobał. Widzimy się w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.